Cześć wszystkim. W dzisiejszym odcinku zobaczymy miejsca, projekty, które wygrały w konkursie WBO. Psie pole zawida wie. Znajdujemy się w parku rekreacyjnym na Psim Polu, który powstał z budżetu obywatelskiego. Powstały alejki, oświetlenie, ławeczki, kalistenika, siłownia. W tym roku ten park również będzie doposażony. I zachęcamy do tego, żeby mieszkańcy do 11 października oddali głos na kolejne projekty, dzięki którym mieszkańcy Psiego Pola będą mogli się spotykać, korzystać z infrastruktury, która się znajduje na świeżym powietrzu. Szczepin. Cześć, jesteśmy na sercu Szczepina, a ja jestem liderką projektów WBO na Szczepinie. Za mną Plac Zabaw, rok 2016 i Serce Szczepina to początek mojej przygody z WBO. Początek nieformalnej grupy Serce Szczepina, która dzisiaj jest stowarzyszeniem, która dzisiaj dla Was prowadzi Latający Cal. Ponieważ nie mamy siedziby, wyspecjalizowaliśmy się w plenerowych imprezach i w plenerowym działaniu, a WBO po prostu takie jest. Mamy na koncie plac zabaw dwuetapowy, wybieg dla psów i za chwilę rusza kolejny plac zabaw, a też renowacja całego parku, który jest skwerem świętego Damiana de Woostera. Mieszkańcy wiedzą, że warto tutaj działać w ramach wrocławskiego budżetu obywatelskiego, a to, co jest najpiękniejsze, to to, że wiedzą, że wygrali to sami i po prostu o to dbają. Na Dodrze. Jesteśmy na skwerku Składowa Kurkowa Dulębianki i ten skwerek, a już teraz możemy to nazwać parkiem kieszonkowym, powstał właśnie ze zgłoszeń Nowego Nadodrza i przede wszystkim odbywały się one w ramach projektu WBO Zielone Nadodrze, więc to jest fantastyczny przykład, jak ze starego skweru, zniszczonego, tutaj nic nie było, naprawdę nic, można zrobić coś przepięknego, są ławeczki, kosze na śmieci, trawy, jest naprawdę wspaniale, ale podobny skwerek, podobna sytuacja wydarzyła się na ulicy Ołbińskiej i Słowiańskiej obok schronu, tam też powstał taki mini park kieszonkowy, sam budynek schronu pięknie nam obrasta winobluszczem, sadziliśmy to razem jako członkowie Nowego Nadodrza, ale też z pomocą dzieci ze szkoły podstawowej nr 93, które serdecznie pozdrawiam. Swojczyce. Jesteśmy w Centrum Aktywności Lokalnej Rewir Twórczy na Swojczycach. Rewir Twórczy znajduje się koło Parku Czarna Woda. A mówimy dzisiaj o Parku Czarna Woda dlatego, że wykonaliśmy go z budżetu partycypacyjnego, jakim jest wrocławski budżet obywatelski. To nie jest jedyny projekt, który wspiera nasze stowarzyszenie Grupa z Pasją. Jesteśmy liderami skupionymi w zespole liderskim na naszym osiedlu i stworzyliśmy między innymi projekty dotyczące zieleni i obszarów rekreacyjnych. Są to właśnie Park Czarna Woda, Park Strachociński, Park na Mikołowskiej, Park Kolumba. Tarnogaj. Znajdujemy się w Parku Tarnogajskim, który udało się stworzyć dzięki ciężkiej pracy liderów osiedlowych i liderek oraz głosom mieszkańców we wrocławskim budżecie obywatelskim. Chwilę poczekaliśmy, no i mamy super park. Za nami znajduje się przyszły plac zabaw, który mamy nadzieję już od tego roku zacząć użytkować. Także zapraszamy do głosowania w WBO. Głosować mogą wszyscy użytkownicy miasta, i tacy mali, i tacy duzi, i nawet jeszcze więksi. Także serdecznie zapraszamy, głosujcie i angażujcie się w sprawy swojego miasta.